Hej! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Para Kulinarni. Dawno nie przygotowaliśmy żadnego przepisu dla osób, które nie jedzą mięsa. W związku z czym dzisiaj właśnie przychodzimy z takim przepisem. Tak, będzie to danie wegetariańskie, a na dodatek, a tak naprawdę wegańskie, a na dodatek fit. A mianowicie będzie to spaghetti z cukinii. Z sosem pomidorowym. Tak jest. Zapraszamy do oglądania. Do przygotowania dzisiejszego spaghetti będziemy potrzebować cukinii. My mamy tutaj taką dużą, dorodną cukinię z ryneczku. Do tego będziemy potrzebować około 6 pomidorów na taką cukinię. Mniej więcej te 6 pomidorów powinno starczyć do sosu. Dwie małe cebulki, 2 ząbki czosnku, 1 łyżkę oliwy, pół łyżeczki bazylii, pół łyżeczki wędzonej papryki, ona fajnie podkręci to danie. Oraz 1 łyżeczkę cukru, bo my zawsze do sosu pomidorowego dodajemy cukier, a także sól, pieprz i natkę pietruszki. Pomidory, zanim zaczniemy je dusić na patelni, to przekrajamy sobie tutaj skórkę, taki krzyż, i zalewamy je wrzątkiem. Chcemy, żeby nam skórka odeszła. W międzyczasie będziemy sobie rozdrabniać czosnek, rozgniatamy go i po prostu kroimy. Możemy go jeszcze tak wzdłuż troszeczkę posiekać. Następnie kroimy cebulę w drobną kostkę. Kiedy odlaliśmy wodę i pomidory nam troszeczkę przystygły, zdejmujemy z nich skórkę. Jeśli chodzi o nasz wybór pomidorów, to aktualnie na rynku króluje odmiana lima i jest to bardzo dobra odmiana pomidorów do właśnie soków i sosów. Polecam. Ten pomidor jest mięsisty i bardzo smaczny. Obranego pomidora kroimy wzdłuż, wykrajamy sobie szypułkę, przykrajamy jeszcze na mniejsze kawałki i kroimy w kostkę. Na rozgrzaną patelnię wlewamy olej, teraz wrzucamy czosnek razem z cebulą, no i przysmażamy, aż sobie zmiękną i się zarumienią. Cebulę solimy, następnie dodajemy pomidorki. I dusimy je na patelni, aż się całkowicie rozpadną i powstanie z tego sos. No i do tego przepisu będzie nam niezbędny obierak julien z takimi ząbkami, także musicie się zaopatrzyć. Możecie również pokroić tą cukinię w drobne paski, ale to Wam zajmie po prostu mnóstwo czasu. To jest bardzo fajne urządzenie, bierzemy obierak od samej góry razem ze skórą i kroimy aż do dołu. Cukinię skrajamy aż do pestek, tej części raczej nie wykorzystujemy. Teraz do pomidorów dodajemy cukier, paprykę wędzoną oraz bazylię suszoną. Oczywiście wszystko mieszamy i jeszcze dusimy. Na koniec jeszcze dodajemy świeżo mielonego pieprzu i soli. Sok z naszych pomidorów już odparował, jeżeli lubicie bardziej gładkie sosy, no to możecie te pomidory sobie zblendować. My zostawiamy je w takiej postaci i teraz na patelnię wrzucamy cukinię. Całość mieszamy dokładnie, żeby cukinia była oblepiona w sosie. I tak z minutę, półtorej będziemy tą cukinię tutaj na patelni trzymać. Nasza cukinia musi troszeczkę zmięknąć, ale tylko dosłownie trochę, żeby nam się całkowicie nie rozwaliła, także minuta starczy. Wyciągamy ją na talerz. Tak prezentuje się gotowe danie, spaghetti w sosie pomidorowym. Z daleka się nie różni niczym od zwykłego spaghetti, tak naprawdę. No i teraz ten smak zaczyna czuć chociaż trochę podobny do normalnego. Nawija się jak makaron. To, co jest na dole, to jest sos, który puściła cukinia. Spoko. Cukinia jest bardzo chrupiąca. Słodkie od pomidorów. Tak, sos mocno wyredukujcie, ponieważ dużo wody Wam puści jeszcze cukinia. Także i tak on będzie dosyć płynny. Pomidory tak czy siak już były słodkie, ja jeszcze je dosłodziłam, ale ja lubię takie. Całkiem spoko wegańskie danie, polecam Wam. Jeżeli obserwujecie nasze Instastory, no to wiecie, że jestem na detoksie od kilku dni i takie danie będę wrzucała coraz częściej. Dzieckowi tak się też udziela, przynajmniej. Trochę zdrowo pojem. Trochę zdrowo. Zerknijcie na Instagram, tak jak Dominika powiedziała, tam jakieś przepisy sobie dodatkowo wrzuca. I co?
I dajcie znać, czy koniecznie chcecie więcej przepisów na dania właśnie głównie z warzyw. Tak jest. Czekamy na wasze odpowiedzi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa.